Agnieszka Syczewska, wiceprezes Jagiellonii. Agnieszka, Graham Bell wymyślił telefon po to, żeby do siebie dzwonić. I dzwonisz w dwie strony i ponoć dlatego wyparł telegraf. Ale od wczoraj w mediach społecznościowych rozmowa toczy się tylko o jednym albo o dwóch telefonach. Więc jako przedstawiciel redakcji, która kłamie, chciałbym zapytać Cię, czy przed publikacją naszego tweeta w klubie, do klubu docierały informacje na temat telefonów wykonywanych przez Michała Probierza do Karola Świderskiego i jeszcze jednego zawodnika Jagiellonii w sprawie transferu do Krakowi? Jeżeli chodzi o Karola Świderskiego, dowiedzieliśmy się o tym we wtorek już w drodze do Wrocławia, skąd wylatywaliśmy do Belgii. Trener Krakowi nakłaniał Karola do transferu do Krakowi, tylko że to było w odwrotnej kolejności, bo na tej sytuacji powinny najpierw porozumieć się kluby, a potem dopiero rozmowy powinny być toczone z zawodnikiem. Sytuacja była o tyle kuriozalna, że to było dwa dni, nawet dzień przed bardzo ważnym, najważniejszym meczem w naszej historii. No, widzieliśmy, jak potem zawodnik wszedł w to spotkanie i tylko możemy podejrzewać, że tutaj te pozasportowe kwestie miały wpływ na jego postawę, tak. A co z drugim zawodnikiem? Rzeczywiście tam się jakiś przewijał? Drugi zawodnik na szczęście dzisiaj podpisał 4-letnią nową umowę w Jagiellonii. Temat jest zakończony, ale rzeczywiście musieliśmy się tutaj walczyć z konkurencją, która starała się go też sprowadzić do siebie. To tak, żeby jeszcze wyjaśnić taką chronologię wydarzeń. Mówisz, że o Karolu dowiedzieliście się we wtorek. Czy przed wtorkiem, jak jechaliście z Lubina do Wrocławia, czy to znaczy do Trzebnicy, czy miałaś na skrzynce, na fakcie jakąkolwiek ofertę z Krakowi, czy po prostu... Nie, to były telefony do prezesa Kuleszy, ale już po fakcie, tak? Już po kilku rozmowach z zawodnikiem. Jasne. No Agnieszka, mija prawie 10 lat od kiedy jesteś w piłce. Jak ty, jako wiceprezes klubu piłkarskiego, jedna z najdłużej działających w polskiej piłce kobiet, nieprzerwanie, w ogóle oceniasz takie sytuacje? No każdy działa swoimi metodami, tylko najgorsze jest to, że to był dzień przed najważniejszym dla nas meczem, tak? I to powinni wszyscy rozumieć, którzy starali się tutaj ugrywać swoje interesy. Bo wiem, rozmawiam o młodym zawodniku, o zawodniku, który potrzebuje dużego wsparcia, który potrzebuje dobrze się przygotować do meczu na obcym boisku, w obcym kraju, w Lidze Europy i takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Można o tym porozmawiać dzisiaj, w niedzielę, można o tym porozmawiać w sobotę między prezesami klubów i spróbować znaleźć dobre rozwiązanie, ale to nam na pewno nie pomogło jako całej drużynie. Znaczy, tak z mojej perspektywy to trochę zgrzytało to z tym, co się działo na Twitterze, kiedy trener Probierz tak trzymał kciuki za Jagiellonię. No już wtedy mnie kusiło, ale powstrzymałam się przed odpowiedzią. Jasne. Dziękuję bardzo. Dziękuję.